Gość poranka. Zaprasza Piotr Czaplicki. Dzień dobry, witamy serdecznie. W studiu jest już z nami gość. Dzisiaj do studia zaprosimy panią Bogumiłę Rybacką, radną w Radzie Miasta Ciechanów, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicielkę Stowarzyszenia Nasze Śródmieście. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam radiosłuchaczy. Zacznijmy od tego, że w sobotę odbył się na ulicy Warszawskiej jarmark wielkanocny. Impreza, na której można było zobaczyć stoiska z rękodziełem. Była ludowa muzyka, jakieś świąteczne przysmaki również. Chciałbym zapytać o to, jak Stowarzyszenie Nasze Śródmieście włączyło się w organizację tego jarmarku. Nasza była inicjatywa zorganizowania tego typu jarmarku. Chodziło nam już od dawna o to, żeby na ulicy Warszawskiej cyklicznie, nie sporadycznie, tylko cyklicznie odbywały się jarmarki, które będą w jakiś sposób potrafiły ożywić lokalną społeczność. To nie chodzi tylko o warszawską, to chodzi ogólnie o mieszkańców Ciechanowa, bo to jest fajne miejsce, żeby się spotkać, porozmawiać i wspólnie spędzić czas. W tym roku pojawiła się nareszcie dobra atmosfera, żeby to sprawnie zorganizować i żeby różne podmioty mogły się w to włączyć. Także w takiej wzajemnej zgodzie i wręcz rozpierała nas energia. Każdy sypał pomysłami z rękawa, co jeszcze dobrze, żeby się znalazło na tym jarmarku. I tu współpracowaliśmy świetnie z Urzędem Miasta reprezentowanym przez panią Bożenę Żywiecką, wielki ukłon dla niej, ponieważ się mocno zaangażowała w to wszystko, z COEK-iem Studio, również Powiatowy Dom Kultury się w to włączył. My podpowiedzieliśmy wiele rzeczy, zdjęto nam na szczęście z naszych ramion, ponieważ finansowo byśmy tego nie udźwignęli, także włączyliśmy się tutaj ze słodyczami dla zajączka i kurczaczka, które chodziły po naszym deptaku. I jak ocenia pani, czy udało się ściągnąć dużo mieszkańców na właśnie ten jarmark? No, widać było na zdjęciach, już nawet to każdy może zauważyć, kto się interesuje trochę tym, co się dzieje w Ciechanowie, że przybyło bardzo dużo mieszkańców, a też no bardzo dużo wystawców. Tutaj naprawdę i wystawcy chwalili organizację, chwalili przyjazne nastawienie mieszkańców Ciechanowa do nich. Także no, była wspaniała atmosfera. Co do wystawców, można było mieć obawy, ponieważ w innych miastach również odbywają się w tym terminie jarmarki wielkanocne, ale mimo wszystko jednak całkiem sporo ich było, około 40 wystawców na tym jarmarku. Osób, które chętnie uczestniczą w różnego rodzaju jarmarkach, ponieważ w całej Polsce rzeczywiście odbywa się tych jarmarków wiele i jest grupa osób, która no po prostu z tego żyje, tym się zajmuje i chce się niekoniecznie zawsze sprzedać, często chce pokazać, zaprezentować swoje rękodzieło, podzielić się tym, co robi. Niejako takie uznanie zewnętrzne buduje ich poczucie własnej wartości. I tu wystarczy wcześniej po prostu ogłosić, że się taka impreza odbywa. Ja też wstawiłam informację taką na Facebooku do grupy kiermasze, jarmarki, rękodzieło. I czyli tu media społecznościowe. Media społecznościowe, tak, oczywiście, bardzo. Jeżeli jesteśmy już przy temacie małych i mikroprzedsiębiorców, no to właśnie tutaj chciałbym zapytać o to, jak pani postrzega tą sprawę z wielkopowierzchniowymi sklepami, które są no, dużą konkurencją dla małych przedsiębiorców. Pani reprezentuje również taką grupę przedsiębiorców. Jak pani postrzega tą sprawę tego zachodniego kapitału, który, czy on jest rzeczywiście zagrożeniem dla małych przedsiębiorców? Oczywiście, że jest zagrożeniem. No, każdy sobie zdaje sprawę, że część klientów woli robić zakupy w sklepach wielkopowierzchniowych, ale nie tylko tak, bo przecież mamy jeszcze, doszedł nam internet, który też część klientów zabiera. Ludzie są zabiegani, w tygodniu nie mają czasu, wolą pojechać w miejsca, gdzie jest to skupisko jakieś sklepów odpowiednich i odpowiednich marek. Ale my nie chcemy kupcy z warszawskiej, czy też inni drobni kupcy, nie tylko to dotyczy ulicy Warszawskiej, nie chcemy konkurować, bo nawet nie możemy konkurować ze sklepami wielkopowierzchniowymi. My chcemy po prostu, nie każdy lubi robić zakupy w tego rodzaju galeriach, tak się to nazywa teraz, ale pragniemy mieć takie same szanse prowadzenia działalności gospodarczej, jak ma obcy kapitał.
to znaczy swobodny dojazd, miejsca parkingowe. Chcemy zaoferować klientom inny asortyment niż jest w galeriach, ponieważ no wiadomo, jakie są tam sieciówki i że jest no to powielane, w każdej jest to samo. Czyli ewentualnie może być to lepsza jakość, czyli jakością spróbować tutaj powalczyć o jakość i inność po prostu. Teraz no widać, że staje się coraz bardziej modne rękodzieło. Niektórzy chcą się wyróżniać, mieć coś innego, mieć dostęp do innych rzeczy. Poza tym w takich małych sklepach jest inna atmosfera, jest rozmowa. Można w taki przyjazny i bardziej kameralnych, spokojnych warunkach dokonać zakupu. I niektórzy naprawdę lubią robić zakupy w takich warunkach. No niestety. I jednocześnie wspierają lokalnych przedsiębiorców. Oczywiście, że tak, ponieważ to my płacimy, zostawiamy podatki tutaj w mieście. I chciałbym jeszcze króciutko zapytać o to, jakie działania są skierowane w tym właśnie, żeby zrównać te warunki handlu i przez sklepy wielkopowierzchniowe i przez małych przedsiębiorców. Czy państwo działacie jeszcze w tym cały czas zakresie? Oczywiście, że tak. To, że nie występuję jeszcze z jakimiś interpelacjami podczas sesji, to nie świadczy o tym, że przestaliśmy tutaj w jakiś sposób dochodzić swoich praw, bo to są po prostu nasze prawa, które nam zabrano. Tylko w sposób merytoryczny, rzeczowy, spokojny prowadzimy rozmowy z fachowcami, z naszym prezydentem, z naszymi w zasadzie prezydentami wszystkimi, bo i z panią Potocką-Rak, z panem prezydentem Kacprzakiem również rozmawiałam na ten temat. Chodzi o to, że jeszcze w czasach, kiedy ten deptak powstawał, my oczywiście sprzeciwialiśmy się, ponieważ wiedzieliśmy, czym to będzie grozić, bo już takie deptaki były w innych miastach i na każdym deptaku w całej Polsce handel umiera. Chodzi o ruch kołowy, który chodzi o ruch kołowy. I wtedy już też zaprosiliśmy krajowego rzeczoznawcę do spraw dróg, żeby przyjrzał się temu tematowi. Jednak wyjechał zniesmaczony, ponieważ nie został wysłuchany. Teraz ponownie zaprosiliśmy tego pana i tu zaprosił, ponieważ zaprosił go pan prezydent, bo już baliśmy się, że może nie będzie chciał przyjechać do naszego miasta. Ale jednak przyjechał. Zerknął, tak, ponownie zerknął na ten problem. Oczywiście sprawdziły się wszystkie jego przewidywania i tutaj poddał nam taki fajny pomysł, który no wymaga szerszego zbadania. Ja rozumiem, że władze... Rozumiem, że niebawem poznamy ten pomysł, tak, a chodzi tak. głównie o to, czy uda się przywrócić ten ruch w jakimś zakresie, ruch kołowy na ulicy Warszawskiej. Gdybyśmy nie mieli takiej nadziei, na pewno byśmy o to nie walczyli i na pewno nie będzie to się odbywało przeciwko mieszkańcom, bo tutaj takie są obawy, że to może zakłóci spokój mieszkańców, którzy tylko tutaj mieszkają. No to musimy na tym właśnie skończyć. Tak podsumowujemy naszą rozmowę. Bardzo pani dziękuję za przybycie do studia. Nasza króciutka audycja już dobiega końca. Moim i państwo gościem była dzisiaj pani Bogumiła Rybacka, radna w Radzie Miasta Ciechanów, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicielka Stowarzyszenia Nasze Śródmieście. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę, chciałabym jeszcze życzyć wszystkim zdrowych, pogodnych świąt i żeby ta iskierka wśród kupców nie zgasła. Dziękujemy bardzo. Nadziei oczywiście. Dołączamy się do życzeń. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Gość poranka.